12 za, 12 przeciw kontynuacji prac, a 11 za, czyli krótko mówiąc, większość jest za kontynuacją. No tak. Szanowni Państwo, no, ja pytałem, kto jest przeciw kontynuacji. 12 było przeciw, tak? Przeciw kontynuacji. W takim razie musimy w takim razie jeszcze raz imiennie głosować. Imiennie musimy głosować, bo jest kontrowersja, kto jak głosował.